burger miliarderów, pokryty 24-karatowym w zasadzie matkami. To, żeby nie było, że coś w zębach pozostanie, albo to, bo złoto jest twarde. Nie wiem, jak to powiedzieć w zasadzie, bo jest duży. Spójrzcie, jakiej wielkości jest ten burger. Muszę chyba dość mocno go ścisnąć. Moi drodzy, obiad, a w zasadzie obiadokolacja w najwyższym budynku świata, a w zasadzie w najwyższej restauracji na świecie, na 123 piętrze Burj Khalifa. Rezerwację mam na godzinę 16, jest już 16:30, bo generalnie znaleźć wyjście na tą stronę budynku i tutaj przejść przez te wszystkie bramki jest ciężko. Udało się, kurczę, 30 minut kluczenia po Dubai Mallu, żeby znaleźć jakiekolwiek wejście. Nikt nie wie w ogóle, jak tutaj podejść, po prostu zewsząd można wejść pod At The Top, czyli ten wjazd na górę, ale żeby przejść z drugiej strony, na stronę Armaniego, to jest dopiero problem. No właśnie, no bo restauracja jest wybudowana z drugiej strony tej publicznej części, czyli ze strony hotelu Armaniego. Okej, jestem w jakimś środku Khalifa, ciemno się zrobiło. Teraz trzeba zlokalizować jeszcze windę do atmosfery Dubaj, ponieważ ona wjeżdża tylko na piętro restauracji. Na początku jedziemy na level C, tam znajdziemy recepcję i dopiero windę. Recepcja, szukanie następnej windy. Przez drzwi do następnych wind. I te windy prowadzą od piętra 112 do 154. Winda wjeżdża na 123 piętro w 58 sekund. Bardzo szybciutko. No, trochę szybciutko leci, zobaczcie sobie. Oj, od razu uszy zatyka. A tam jest spryskiwacz zapachów, żeby ładnie pachniało windzie. I jest Atmosphere Dubai. Najwyżej położona restauracja na świecie. Jedna z najbardziej luksusowych w zasadzie. Tymi schodami w dół, ale przy okazji, słuchajcie, już można podziwiać piękny widok. Oj, wieża tutaj dla porównania. Pani mnie wprowadza od razu do restauracji. W restauracji prawie nikogo nie ma, dlatego wszyscy tutaj pucują talerzyki, zwijają serwetki, żeby wszystko było w idealnym porządku. Można sobie wybrać taki piękny stolik przy szybie z widokiem na jedną stronę Dubaju. W zasadzie strona dowolna, wybierzecie, którą chcecie. I to jest Władimir, który właśnie nas oprowadza po restauracji. Pokażę przy okazji, gdzie wszystko się znajduje. No i właśnie, to jest widok od razu na fontanny. Od 18:00 zacznie się pokaz, co pół godzinki będą. A tam widzicie Dubai Mall. Na ścianie wisi oczywiście certyfikat rekordu Guinnessa jako najwyżej położona restauracja na świecie. 442 metry, 122 piętro. Tutaj jest takie dodatkowe pomieszczenie. W zasadzie taki VIP room, gdzie przyjmują aktorów, znane osobistości, piłkarzy. Wszelkiego rodzaju przede wszystkim znane osobistości, które są fejmowe. Wtedy można zaprosić do takiego pokoju z pięknym widokiem. Widok jest tutaj od razu na najbardziej znaną ulicę Sheikh Zayed Road. No i to potężne skrzyżowanie. Kurczę, spójrzcie nawet na te talerze, sztućce ze złota. Na mnie to robi wrażenie, a na was? Ta lampa też jest rewelacyjna. Pięknie to wszystko się tu komponuje. I od razu przejście do kuchni. W zasadzie kuchnie się łączą z każdej strony, tak żeby szybko wydawać jedzenie. Wiecie, co jest dość fajne w tej restauracji? Że w zasadzie na coś takiego jak coffee time, czyli do 10 rano, można wejść tutaj totalnie za free. Warunkiem jest jedno, że trzeba wydać minimum 70 dirhamów na głowę. Kawa jakieś 40 tutaj dirhamów kosztuje, więc jak na tego typu lokalizacji nie jest to źle, ale macie przepiękny widok. No i co? Jesteście tutaj sami. Piętro nad nami jest At The Top, czyli miejsce, gdzie wszyscy ludzie przychodzą, by obejrzeć właśnie widok z Burj Khalifa. Pełno ludzi, ogromny tłok, jeden przy drugim, natomiast tutaj sami. Oczywiście pora, o której ja jestem, jest najbardziej pożądana, ponieważ chodzi tutaj o zachód słońca. Zobaczymy, jak dzienny Dubaj zamienia się w nocny i wszystkie budynki się rozświetlają. Z drugiej strony restauracji jest widok na Palmę Marinę. Natomiast coś, co chciałem wam pokazać z tej strony, czyli część Dubaju, która dopiero się buduje i w której powstanie drugi Burj Khalifa, znowu najwyższa wieża na świecie. Podejdźmy do okna. No właśnie, chodzi mi konkretnie o to miejsce, Dubai Creek. Tam powstanie ta wieża, która będzie miała powyżej 1300 metrów. Natomiast to miejsce
Jest to prywatna posiadłość emira Dubaju, szejka Mohameda. Dookoła jest całość otoczona murem. Kilkanaście domów. To jest przepotężne. No, teraz stąd można się przyjrzeć, jak Dubai Mall jest potężny. 120 hektarów. I z tej wysokości w zasadzie fontanny wyglądają takie małe. No i można też tu przy okazji kupić dużo luksusowych rzeczy, jak perfumy, zegarki. Na przykład ten zegarek, zwróćcie uwagę, 80 tysięcy dirhamów, czyli troszeczkę więcej złotych. A tutaj taka uboższa wersja, 2800. I w zasadzie za tyle są dodatkowo perfumy. Ze względu na to, że jestem wielbicielem whisky, moim oczom od razu rzuciły się butelki Macallana. To jest jedyne miejsce na świecie, gdzie posiadają butelkę z 1937 i jedyne miejsce na świecie, gdzie posiadają tak ogromną kolekcję tych butelek. Jeden shot z tej butelki, taki 30 ml, żeby spróbować tej whisky, kosztuje tutaj 18 tysięcy gramów. Jakieś 18 tysięcy złotych, 5 tysięcy dolarów. Ale z drugiej strony jest to jedyne miejsce na świecie, gdzie możecie czegoś takiego spróbować, więc jeżeli wasze portfele są zasobne na gotówkę i lubicie takie smaki, czemu nie? Dostałem szybciutko drinka na orzeźwienie. Oczywiście chodząc po całej restauracji z każdej strony macie szyby i macie widok na otaczający was Dubaj. No bo Kalif znajduje się praktycznie w samym centrum, no i z której strony przez szybę by nie popatrzeć. Widok jest no oszałamiający. Jest również pomieszczenie typowo dla palaczy, gdzie można oczywiście palić wyroby tytoniowe. Ponoć są to również najlepsze kolekcje cygar na całym świecie. Na tytoniach się nie znam, bo nie palę, więc jak wiecie, co to są za cygara, to dajcie znaka w komentarzach. Ale chyba muszą być cenne, skoro nawet tutaj są zamknięte na kluczyk. It's called the Kuhiba Pyramides. It cost 693 dirhams. No dobra, dopytałem się pana konkretnie, o co chodzi z tymi cygarami. Teraz już wiem troszeczkę więcej. Są to cygara robione przez Dawidowa i też przez niego podpisywane. Każde takie cygaro mniej więcej 3 lata dojrzewa. No jest to czyściutki tytoń. Bez żadnych domieszek chemicznych. Te są z Nikaragui, te z Toro, a te są robione na Dominikanie. Te wszystkie tutaj są zrobione, wykonane na Kubie. Yeah, it has to be a very, very good quality, you know? This takes up to 5 years to make one of these. Ten rodzaj cygar, który jest na środku, dojrzewa przez 5 lat, dlatego jest taki ciemny. Możecie sobie zwrócić uwagę na te cygara na przykład po lewo, które dojrzewają, można powiedzieć, tylko przez 3 lata, dlatego zyskuje tak dobrego smaku. Tutaj pan, który mi cały czas towarzyszy, wie po prostu wszystko o tych cygarach, stąd taka moja wiedza na ten temat teraz. Fajnie jest sobie posiedzieć w najbardziej luksusowej restauracji na świecie, na najwyższym piętrze, ale mnie zastanawia jednak, co tu będą serwowali do jedzenia i do picia. Bo wiecie, zwiedzanie danych krajów to w zasadzie jest poznawanie ich również przez produkty spożywcze, przede wszystkim przez kulinaria. Moi drodzy, wjeżdżają w takim razie pierwsze drinki jako napoje starterowe, ale to wygląda wszystko kosmicznie, ma być również prezentacja. You can feel the smell of the perfume coming of the smoke as well, because these special cocktails we created in collaboration with a French perfume brand, and when we was making them we were trying to make the cocktail matching in aromas and flavors with perfume. So basically if you smell the smoke you will get the smell of the perfume as well. To jest sour gin ze świeżo wyciskaną cytryną. Tutaj jest kawior malinowy i w momencie, gdy dolewali gorącej wody do suchego lodu, zostały uwolnione również perfumy. I wiem, że co prawda wy tego nie czujecie, ale w tym momencie dookoła tych drinków naszego stolika stworzył się taki bardzo atmosferyczny nastrój, który wspaniale czuć nosem. A na tym stoliku to jest kawior z marakui. W zasadzie jeżyny, jak i maliny są pokryte 24-karatowym złotem i również w środku buteleczka z perfumami, które są jako prezent. W zasadzie to nie wiem, od czego zacząć, by tu jeść. Dobra, zacznę od malinowego kawioru. Zdejmuję w takim razie kandyzowany cukier. No to zdrówko. Wiecie co, to wszystko jest tak dobre, a to w zasadzie tylko jest drink na razie, że mam ochotę zjeść wszystko, ale cytryna nie chce się zjeść, bo twarda. Nasze ręce właśnie trafią menu, jako na starter wybierzemy tutaj jedzonko i potem drugie danie, burrata oraz salmon, czyli łosoś. I właśnie ze względu na główne danie wybrałem to miejsce, ponieważ posiadam coś takiego jak Billionaire Burger, czyli burger pokryty 24-karatowym złotem. Kawior akurat jak to kawior, on jest drogi,
Pamiętajcie, że cena Dira ma bardzo zbliżona do złotówki, więc można liczyć 1 do 1. Signature Billionaire Burger. Składa się on konkretnie z japońskiej wołowiny Wagyu, frytki, no i całość kosztuje 385 dirhamów, czyli nie jakoś stosunkowo drogo. A to jest strona deserów, jak lubicie słodkości. Wiesz, że burato? Burata, czyli biały ser z pomidorami i sałatką i łosoś. Bon appétit. Thank you. Czyli w takim razie, moi drodzy, to są póki co startery. I wjeżdża kolejny drink. Ojej, póki co go nie widać. Risotto. I wjeżdża jedno risotto. For you, sir, we have our famous billionaire burger. I coś, na co tak długo czekałem. Truffle French fries. As you can see on top of the burger, it's gold, 24 karat gold, edible. Inside we have the Japanese Wagyu 11 plus, which is one of the best quality in the world for the beef. Then we have pan sear foie gras, the mushroom, and as well gold. And on top we have the truffle, black truffle. Over here the fries as well with truffle. Jak się do tego zabrać? Jakie to jest duże! Spójrzcie, jak ten burger cały się świeci. Caluteńki, pokryty jest złotem. Zarówno mięso, jak i bułka. W środku wołowina Wagyu 11+, czyli najlepsza jakość wołowiny na świecie, oczywiście japońskiej. Kurczę, jak sztosowo to wygląda. Ciekawe, czy palce będę miał ze złota. Ale to risotto też niczego sobie, z grzybkami i z wafelkami zrobionymi z sera. No i z tego wszystkiego bym po prostu zapomniał frytki. Burger miliarderów, pokryty 24-garstkowym w zasadzie i kamień. To żeby nie było, że coś w zębach pozostanie, albo to, bo złoto jest twarde. Nie wiem, jak to powiedzieć w zasadzie, bo jest duży. Spójrzcie, jakiej wielkości jest ten burger. Muszę chyba dość mocno go ścisnąć. I to jest świetne. To właśnie o czym myślałem, że złoto pozostaje na palcach, jak takiego burgera się jada. Proces produkcji całego burgera polega w taki sposób, że bułeczkę na początku oczywiście wyrabiają z ciasta, pieką, potem ją przekrajają. Oczywiście mięso z wołowiny Wagyu tak samo jest mielone, formowane i smażone. Ja zamawiałem medium rare, czyli średnio wysmażone. Pan nawet pytał, w jakiej temperaturze preferuje wołowinę. Pod spodem oczywiście pieczarki. Spójrzcie, że tu wszędzie są płatki złota. Nawet sałata, która jest w środku, jest pokryta złotem. Cebula i ogórki kiszone. I to, co wszyscy lubią, czyli dużo sera. Całość oczywiście przegryzam sobie cały czas frytkami, ale ciężko mi go złapać w ręce. Dlatego są sztuczce, po prostu go przekroję na pół. Wołowinka czerwieniutka w środku, soczysta. Nie wiem jak wy, ale ja burger uwielbiam i zawsze w różnych krajach szukam knajpy, które serwują burgery. Wiadomo, sieciówek jest pełno, ale takie lokalne, gdzie na własną rękę robią właśnie wnętrze, czyli mięso. Tutaj wołowina Wagyu, jadłem ją już w Japonii i powiem szczerze, że chyba nawet lepiej mi tutaj smakuje. Ale możliwe, że to wszystko zrobione jest przez ten widok. I to chyba potęguje. Co jak co, ale to miasto Dubaj potrafi zaskoczyć, bo tak. Burger ze złota, drink okryty również ze złotem. W dodatku to wszystko jest przepyszne. Wytrawna wołowina, wieczareczki, prawie jak z Polski. No i nawet zobaczcie talerz, który jest bardzo designerski. Wiecie, co mi właśnie przyszło na myśl? Takie dziwne pytanie, czy jeżeli miałbym tutaj magnes neodymowy, to czy ten burger by się nad nim unosił, albo to złoto by go przyciągnęło? Porcja jest naprawdę bardzo duża. Sama wołowina ma 250 gram. Ledwo już to dojadam, ale wiecie czemu jem? Bo jest jeszcze ciepłe, jest dobre. Ale miejsca u mnie już tyle nie ma. Dobra, frytkę też dojem. Nie kręć.
Moi drodzy, godzina 22, a ja szczerze ledwo się ruszam. Brzuch mam pełny i chyba zaraz eksploduje. Ciężko było mi nawet skończyć jeść te rzeczy, chociaż czułem, że już mój głód został całkowicie zaspokojony. Było to tak pyszne. Pora w takim razie zjechać kolejne 122 piętra na dół. Uszy pewnie będzie zatykało. A oczywiście jeszcze jedząc posiłek bądź pijąc drinka możecie obserwować pokaz fontan. Dość fajne jest to, że wychodząc z knajpy idzie się do góry, no bo jedno piętro wyżej, na 123 dopiero jest winda. Rany, ale tutaj jest widok. Miałbym tu godzinami stać. Jeżeli taki odcinek wam się podobał, zostawcie łapę w górę, będę wiedział, że chcecie takich więcej. Zmobilizuje mnie to na pewno do roboty i koniecznie zasubskrybujcie kanał. Dzięki temu właśnie powstają takie odcinki. Do zobaczenia, do usłyszenia, piona i cześć!